Filologia francuska z drugim językiem romańskim jest następczynią filologii romańskiej na UZ-cie. De facto program jest bardzo podobny, tyle że dajemy coraz więcej nauki języka francuskiego, tak jak nazwa zresztą to pokazuje. Języka francuskiego uczymy na poziomie początkującym i zaawansowanym, a do tego dochodzi jeszcze drugi język romański do wyboru, czyli język włoski bądź hiszpański. Oferta adresowana jest do wszystkich osób, zarówno tuż po liceum ludzi, bądź tych, którzy chcą studiować drugi kierunek studiów, gdyż wierzymy, że taki wybór uatrakcyjni późniejsze poszukiwania na rynku pracy. Praca dla absolwentów filologii francuskiej jest, można ją znaleźć nie tylko w takim zawodzie jak nauczyciel czy tłumacz, można ją znaleźć również w wielu firmach tutaj w okolicy. Są firmy, które utrzymują kontakty zagraniczne, które importują towary, handlują z firmami za granicą. Ja osobiście pracuję w takiej firmie od 7 lat. Na co dzień kontaktuję się z kontrahentami w języku francuskim. Jest to moja codzienność. Od momentu, kiedy zaczęłam tę pracę, w firmie przybyło jeszcze 5 kolejnych osób, które w tym języku rozmawiają i dzięki temu mają pracę. Oui, bah, dis-moi tout et on va regarder ça. Y a pas de souci. Osoby po naszej filologii pracują we wszelkich działach związanych przede wszystkim z administracją, spedycją, w korporacjach, w sektorze finansowym. Tam, gdzie język francuski i kontakt z klientem francuskim jest wymagany przede wszystkim. Firm tych jest wiele na rynku. Są to firmy, które utrzymują codziennie kontakty biznesowe z klientami francuskojęzycznymi we Francji, w Belgii, w Szwajcarii, w innych krajach francuskojęzycznych. Zachęcam do wybrania kierunku filologii romańskiej w Zielonej Górze. Jest to kierunek, który na pewno da szansę na rozwój, jeśli chodzi o język francuski, ale także w czasie samych studiów można zdobyć ciekawe doświadczenia. Można wyjechać na wymianę do Francji. Można poznać ciekawych ludzi, ale także z punktu merytorycznego jest to kierunek, który zapewne dobrze przygotuje do przyszłej pracy zawodowej.